pola. Ja jako dziedzictwo rozumiem, za chwilę powiem. Odnoszę się tutaj do dwóch edycji tej gry. Pierwszego wydania z roku 97 i wydania drugiego, które też miało dwie wersje. W 2005 była pierwsza wersja drugiej edycji i poprawiona w 2008. Wszystkie moje cytaty pochodzą z tego ostatniego poprawionego wydania. Możemy rzucić okiem na wszystkie duże gry farmackie, które pojawiły się w XXI i w skórku XX wieku. Mamy tutaj grę karcianą, dwie gry komputerowe, jedną figurkową z nurtu wargamingu. No i zapowiadaną na grudzień grę planszowo-karcianą ekonomiczną. Dzikie pola są tutaj na tym tle wyjątkowe pod kilkoma względami. No po pierwsze była to pionierska, pierwsza gra z serii. Pierwsza gra, która starała się sprzedać temat sarmacji współczesnym graczom, współczesnemu młodemu pokoleniu. Poza tym jest to gra, która deklaruje, że stara się być wierną i pełną symulacją rzeczywistości historycznej. No i jak to narracyjna gra fabularna, każe graczom jako wejść w skórę tego szlachcica Sarmaty, żeby starać się mówić, działać i myśleć tak jak postacie historyczne. I tu, żeby nie być gołosłownym, mam cytaty z pierwszej i drugiej edycji, najpierw dotyczące realizmu historycznego. Jak piszemy w drugiej edycji, której jestem też współautorem, ma to być system realistyczny, ukazujący prawdziwą rzeczywistość XVII stulecia. To jest deklaracja. Oczywiście wiemy, że to, co zapisaliśmy w podręcznikach, to jest w gruncie rzeczy jakiś tam konstrukt tego, co my wiemy i jak sobie wyobrażamy ową rzeczywistość. A jednak deklarujemy, że staramy się na miarę możliwości uczynić ją prawdziwym. Stąd jest moje pytanie, jak właściwie ten rzekomo prawdziwy obraz rzeczywistości wygląda. I tutaj badając podręczniki, starałem się zdystansować jako autor, to znaczy nie sięgałem do własnych wspomnień i intencji, tylko patrzyłem dokładnie, co jest napisane na kartach. Co do wejścia w skórę Sarmaty, nowe dwa filary. Realizm historyczny i perspektywa człowieka, który żył w tamtych czasach. To nie dowolnego człowieka, ale polskiego szlachcica Sarmaty. Gracz Dzikie Pola ma w wyobraźni, w swoim odczuciu, stać się owym Sarmatą na czas gry. I może nie tylko na czas gry. Tutaj podzieliłem sobie owodzictwo kulturowe na trzy działy. Po pierwsze omówię, jakie stereotypy szlachcica Sarmaty się w tej grze pojawiają. Po drugie, jakie mamy wartości ideowe i normy obyczajowe społeczeństwa szlacheckiego. I po trzecie, jak wygląda państwo, jako byt militarny, gospodarczy, ustrojowy. A na koniec zjawisko, które przez analogię do polonizacji, rusyfikacji nazwałem sarmatyzacją, gdzie gra stara się pewne nawyki, pewne elementy kultury sarmackiej wpoić również graczom, nie tylko fikcyjnym postaciom, ale rzeczywistym ludziom, którzy grają w Dzikie Pola. Stereotypy szlachcica, czyli mamy tutaj, powiedzmy, zawodowe, zaraz zobaczymy, jakie one są, regionalne i pewien stereotyp ogólny, czyli jak wygląda, jak zachowuje się szlachcic. Przy czym, co ciekawe i znamienne, pierwsza strona tekstu, nie licząc strony tytułowej, spisu treści i tak dalej, pierwsza strona tekstu do czytania zaczyna się od tego motta, którego głównym motywem jest braterstwo. Szlachta jako wspólnota, może nie równych, ale związanych pewnym braterskim pokrewieństwem. Co do stereotypów zawodowych. W pierwszej edycji mieliśmy sarmatów i cudzoziemców jako dwa główne działy, z czego wśród sarmatów mieliśmy kreczkosiejów, żołnierzy, hultajów i urzędników sądowych. W drugiej edycji jest identycznie, tylko oprócz sarmackich i cudzoziemskich typów męskich pojawiają się typy niewieście, których w pierwszej edycji nie było wcale. I te cztery główne typy sarmackie są następujące. Kreczkosiej to jest typ spokojnego, ostatecznego gospodarza, szlachcica osiadłego. Żołnierz, jak wiadomo, to jest zawodowy
wojownik, które uruchamia nam archetypy właśnie i wojownika, i rycerza z podkresowych stanic, obrońcy ojczyzny, obrońcy wiary. Każde z tych kategorii ma poszczególne konkretne podtypy, szablony, czyli pod Kleczkoszyjów mamy Kleczkoszyja typowego, czyli gospodarza, właściciela, różne typy służby szlacheckiej i dworskiej. Wśród żołnierzy mamy rozmaite formacje wojskowe. Co do Kultaja? Kultaj, gdzież warchoł, to jest szlachcic awanturników, sięgający do stereotypu szlachcica zapitego i awanturniczego, skłonnego do przemocy. Do tego są trzy typy związane z wymiarem sprawiedliwości. W przypadku typów niewieścich są odpowiedniki wszystkich poszczególnych, poprzednich, czyli Kleczkoszyja, nie wszystkich, nie ma tam żołnierzy, Kleczkoszyja lub Kultaja. Jest też stereotyp intrygantki i osobno czarownica. W przypadku cudzoziemców mamy również odpowiednik żołnierza i intryganta oraz taki podstawowy stereotyp pudraka, czyli szlachcica pełnego dobrych manier, ubranego w strój cudzoziemski, wzorowanym generalnie na muszkieterach z powieści Dima. Do tego mamy stereotypy regionalne. Szlachta z korony, czyli tylko Polski i Małopolski, ma tutaj uosabiać stereotyp dumnego obywatela. Tego szlachcica, który jak równy z równym rozmawia z królem, który jest współodpowiedzialny za państwo, aktywny w służbie publicznej, również aktywny jako polityk. Kolejny typ, jaki się pojawia, to uparty i nieco zakompleksiony prowincjusz, szlachcic z Litwy, który jest niedokształcony, nieobyty w świecie i do tego czuje się pokrzywdzony tym, że Litwa jest nieproporcjonalnie tym mało istotnym czy mało wpływowym członem tej dwuczłonowej Rzeczypospolitej. Szlachta ruska uruchamia tu głównie skojarzenia z wojownikiem stepowym i mamy też stereotyp tępego osiłka. Uboga szlachta mazowiecka i podlaska. Do tego mieszkańcy Prus królewskich przedstawieni są stereotypowo jako mądrzy gospodarze, którzy mają dostęp i do zaawansowanej edukacji, i do kontaktów zagranicznych, i również utrzymują żywe kontakty handlowe. Co do stereotypu ogólnego, jak powiedzmy, każdy czy przeciętny szlachcic wygląda i zachowuje się. W dzikich polach takimi wyznacznikami sarmackości są części wąsy i podgolony po szlachecku łeb. Oczywiście strój narodowy, czyli żupan, kołpak, delia, szabla zamiast rapiera i umiłowanie do przepychu w materiach, w klejnotach. Co do umiejętności, w Rzeczypospolitej pola każdy szlachcic, każda postać szlachecka, niezależnie od typu, ma za sobą wyszkolenie rycerskie, czyli jazda konna, fechtunek, strzelanie, ale nie tylko jest to wojownik, również gra akcentuje, szlachcic musi być wykształcony, musi umieć czytać i pisać, musi znać łacinę, heraldykę, generalogię. Co do osobowości, tu z jednej strony mamy wzorce pozytywne, takie jak honor i duma. Jest fantazja szlachecka, czyli zdolność do pokazania się innym, do wyróżnienia się spośród tłumu. A zarazem warcholstwo i zamiłowanie do uciech światowych, do trunków, do niewiast, do polowań. Tak się przedstawia podstawowy stereotyp szlachecki. Co do wartości norm obyczajowych, tu już z perspektywy czy z poziomu jednostki przechodzimy do społeczeństwa. Tu mamy pewne sprzeczności, o których co nieco powiem. Jako idee społeczno-polityczne, które przewijają się przez podręczniki pierwszej i drugiej edycji, no to jest po pierwsze wolność szlachecka, aurea libertas, tolerancja dla różnych poglądów i różnych religii, ale też połączona z pobożnością, samorządność jako forma organizacji społecznej, ogromna rola sejmików i inicjatyw podejmowanych przez samą szlachtę. I co ciekawe, ponieważ to jest poniekąd sprzeczne z etosem rycerskim i z tym kultem wojownika,
również pacyfizm, czyli niechęć do wojen, zwłaszcza wojen zaborczych i niechęć do zabijania. Z jednej strony jest upodobanie do pojedynków, do walk na szable, ale z drugiej podkreśla się, że polskie pojedynki kończyły się najczęściej lekkim zranieniem, a nie zabójstwem, co jest przeciwstawiane tradycji pojedynkowej w Europie Zachodniej, gdzie najczęściej pojedynki kończyły się śmiercią. Tutaj są cytaty, które się odnoszą właśnie i do pacyfizmu na poziomie kraju, i niechęci do zabijania w pojedynkach. Co do norm społecznych, to już wymówione wcześniej, braterstwo szlachty z wzajemnym szacunkiem, a zarazem połączone z poczuciem wyższości i pogardą dla osób niższego stanu i poniekąd także dla szlachty cudzoziemskiej, zagranicznej. Ale zarazem znów mała sprzeczność jest opiekuńczość wobec służby i kilkakrotnie powtarzane powiedzenie: szlachcic musi się ująć ze swoim pachołkiem, ze swoim sługą, bronić go przed krzywdą, bo to jest jego szlachecki i pański obowiązek. Wysokie miejsce zajmują wartości rodzinne, gościnność staropolska, lojalność względem swego stronnictwa, względem króla. Cnotą społeczną jest aktywność publiczna, aktywność na sejmikach, aktywność w ściganiu przestępców, a zarazem pewna obojętność wobec cierpienia. Piszą, że w owych czasach i przemoc w kontaktach międzyludzkich, i przyzwyczajenie do cierpienia było codziennością. Więc na przykład przelana krew nie wstrząsa niczym sumieniem. Tutaj piszemy na stronie 36. Jest pewna sprzeczność między pokojowym nastawieniem a wojowniczością. Co do cech osobistych, co uważano za cnoty u szlachcica? No tu mamy katalog takich cech jak duma, odwaga osobista, honor, godność, fantazja, sztuka wymowy, wykształcenie, sprawność rycerska, mocna głowa do trunków, zamożność i religijność. Czyli mamy tu wymieszanie i idei wzniosłych, i jak najbardziej rubasznych, codziennych cech, które były pożądane u szlachcica mężczyzny. Co do Rzeczypospolitej jako państwa. Ustrój polityczny oparty jest na dominacji szlachty, czemu patronuje ów mit podboju Słowian przez dawnych Sarmatów, w których wywodzi się szlachta, co niejako usprawiedliwia ich dominującą pozycję. Znów to, co było wcześniej w sferze idei społecznych, jest pokazane w kształcie funkcjonowania państwa. Wolność osobista i wolność słowa obywateli, połączona z samorządnością i demokratycznością, aczkolwiek z nadmiernymi i szkodliwymi wpływami wielkich magnatów. Również za filar ustroju polskiego pokazana jest tolerancja wyznaniowa, co znów jest jaskrawo przeciwstawione tyranii i okrucieństwu, krwiożerczości wszystkich innych władców Europy i Rosji, i Turcji, całego świata. Jest to wyraźny mit, że u nas w Polsce jest prawo, jest samorządność, jest szacunek dla obywatela i wolność, a wszędzie jest ciężkie jarzmo królewskiej tyranii. Co do... tutaj jest cytat, który o tym wyraźnie mówi. Królestwo nasze jest znienawidzone przez postronne nacje, tam bowiem rządzą tyranii, którzy nie mogą cierpieć, że u nas żyją wolni ludzie, którzy sami sobie wybierają królów. Co do sytuacji kształtu militarnego Rzeczypospolitej. Z jednej strony jest gloryfikacja jazdy szlacheckiej, jazdy polskiej i tego muru z żywych piersi szlacheckich, który broni granic ojczyzny. Zarazem pewne zacofanie techniczne, zwłaszcza w sferze artylerii i floty. Tutaj pojawia się znów mit przedmurza chrześcijaństwa, nie tylko zresztą, niekoniecznie mit. Z czym się łączy przekonanie o szczególnej opiece, opatrzności Bożej nad Rzecząpospolitą. Znów też pojawia się pacyfizm, czyli to, że państwo, które jest potężne i hołduje, czy lubuje się w etosie rycerskim,
w ścinaniu wrogów ojczyzny, zarazem pilnuje, jest niechętne napadaniu na sąsiadów. No, wszystkie mity rycerskie, etosy rycerskie dotyczą wojny obronnej. I kwestia prawa, dość kontrowersyjna. Z jednej strony mamy tutaj pewien kult prawa i legalizmu prawnego, kiedy to prawo stoi ponad i królem, i sejmem, wszyscy muszą się mu podporządkować, a zarazem wymiar sprawiedliwości działa nieefektywnie, czemu znów pomaga, stara się zaradzić samoorganizacja szlachty, na przykład zbieranie się obywateli pod bronią, żeby pomóc staroście egzekwować wyroki, zajeżdżać majątności tych, którzy nie chcą dobrowolnie poddać się egzekucji. Czy to pewien konflikt między wolnością obywatelską, a podporządkowaniem się prawu istnieje, jest nas kolejnym wyznacznikiem tej kultury politycznej. Co do sarmatyzacji graczy, mam jeszcze 5 minut, zdaje mi się, że zdążę wszystko opowiedzieć. Tutaj podzieliłem sobie ową sarmatyzację na zachowania poza grą, na inną aktywność, która w ogóle ma być niezwiązana z graniem w dzikie pola i wiedzą, i tym, do czego podręcznik zachęca, czy do jaką wiedzę podręcznik poleca. To do gościnności. W rozdziale o starości gry, czy dla prowadzącego grę, jest zalecenie, żeby hołdował nie w tej opowieści, którą prowadzi, ale rzeczywiście, zapraszając przyjaciół na sesję, ma wystąpić gościnnie, po pańsku, jak szlachcic. Również zaleca się, żeby podczas sesji gracze, nie tylko postacie, ale i gracze, nie jedli pizzy, chipsów i coli, tylko starali się sięgać po jadło takie, jakie bywało w dawnych czasach. To samo dotyczy napitków. Dalej, zachęca się graczy, żeby wspomnienia z sesji zapisywali w diariuszach, w jakichś memuarach szlacheckich i to, żeby pisali piórem na czystych arkuszach papieru albo na papierze pakowym, który ma imitować pergamin. I kolejnym tym zabawnym aspektem jest namawianie do archaizacji języka, nie tylko w grze, ale również podczas całego spotkania. Tutaj mamy cytat, który dotyczy nalewania herbaty. Oczywiście wiadomo, nie ma być sceną w grze odgrywaną w zastępstwie postaci, tylko zwykłe relacje między graczami w świecie rzeczywistym też mają w myśl gry mieć cechy dawne. Tu wrzuciłem na koniec tytuł rozdziału, który poniekąd jest znamienny. Rozdział 6 brzmi Pan Gracz albo Jak ducha sarmackiego w osobie własnej obudzić. Co do innej aktywności, zachęcają również autorzy, czyli zachęcamy my autorzy do wizyty w dworach, zamkach z epoki albo do rozgrywania sesji przy ognisku na łonie natury. Zachęcamy również do sięgania po inne gry sarmackie. Kiedy publikowaliśmy Dzikie Pola, nie było jeszcze tych sarmackich gier komputerowych, ale było już weto i były larpy, wysiady sarmackie. Również rekomendujemy, zachęcamy do zajęcia się żywą rekonstrukcją historii. Między innymi w podręczniku mamy krawiecki wykład na żupan. No tak, weto to jest gra karciana. Jestem aktualnym mistrzem Polski. Podobnie. Chciałem właśnie wspomnieć o tym. Tak. Zyskerty to... I ostatni element wiedza. No bo gra Dzikie Pola zachęca graczy do zapoznawania się i z realiami historycznymi, z kulturą sarmacką, i z trylogią Sienkiewicza, i z muzyką dawną, tudzież dzisiejszą poezją śpiewaną, jak Jacek Kaczmarski, Jacek Kowalski, którzy piszą własne poezje, ale nawiązujące szeroko do historii sarmackiej. Mamy również w książce W Dzikich Polach katalog przysłów i sentencji łacińskich. Mamy przykłady, katalog facecji, czyli dowcipów, historyjek staropolskich. Zachęcamy do zapoznawania się z literaturą, z Kochanowskim, z Rejem, z Potockim, z elementami chemicznymi. To jest taki katalog wiedzy, który jest w dużej mierze wiedzą, jaką posiadali ci dawni sarmaci. Zarazem podręcznik zachęca, żeby nasi dzisiejsi gracze cząstkę tej wiedzy sobie przyswoili. Także podsumowując, na tych trzech poziomach i bohatera jednostki, i społeczności, i państwa dziedzictwo sarmackie, kulturowe akcentuje po pierwsze wzniosłą ideę wolności, tolerancji, braterstwa, honoru, współodpowiedzialności za państwo, za społeczeństwo,
jak i nie stroni od eksponowania typowych sarmackich wad, takich jak kłótliwość, skłonność do przemocy, do pijaństwa, słabość administracyjna państwa. Co do wzorców osobowych, to powtarzają się te same wzorce, które mamy w literaturze baroku. Tam przykładowo Rej i Żywo człowieka poczciwego pokazuje wzorzec spokojnego, statycznego ziemianina, osiadłego, który zajmuje się gospodarką i dystansuje się od polityki, od wojny, jest takim domatorem. Drugi wzorzec to oczywiście rycerz, obrońca granic, a trzeci to szlachcic, który się właśnie nie dystansuje, tylko jest bardzo aktywny politycznie w sprawach publicznych. Także te wzorce z literatury baroku są skopiowane niejako w dzikich polach, a do tego dochodzi stereotyp negatywny, czyli ów warchoł, taki odpowiednik staropolskiego dresiarza, dla którego wartości główne to jest łupić się i pobić słabszego. No i widzimy tutaj pewne zapędy do tego, co nazywamy sarmatyzacją graczy, do wpojenia pewnych elementów tej kultury, tej tradycji ludziom dzisiejszym, którzy mają kontakt z dzikimi polami. Więc z obu tych edycji bije przekonanie o tym, że nasza polska kultura wyrosła właśnie z epoki sarmackiej, to jest jako centrum dziedzictwa kulturowego Polaków i zarazem jest to dziedzictwo unikalne, inne niż w Europie Zachodniej i gruntownie z gruntu lepsze od tamtego. Dziękuję bardzo.